Niepokojąca sytuacja na terenie ambasady Rosji. A nawet rosyjskie media informują o tym, że mają problemy przy swojej granicy. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, że dzisiaj mocnym tematem jest również ten z Polski, ten ekonomiczny, czyli potencjalna podwyżka stóp procentowych. Niestety, jak to nagrywamy, jeszcze nie jest to pewne, więc nie możemy Wam tutaj zaserwować newsa, który by wprost wypowiadał się o tym, nawiązywał do tego, co powie pan Glapiński. Jednak już teraz mogę Wam powiedzieć, jakie są wstępne założenia ekonomistów, którzy to przewidują, a jutro możemy pogadać sobie o konkretach. Piszcie w komentarzach, czy Was w ogóle interesuje ten temat, więc ja teraz na starcie tylko tak zacytuję ekspertów, na których powołuje się Business Insider. Są to osoby z HRE Investments. W normalnych warunkach różnica między podstawową stopą procentową i 3-miesięcznym WIBOR-em wynosi około 0,25 punkta procentowego. Teraz różnica jest prawie 6-krotnie wyższa. Już dziś raty złotowych kredytów mieszkaniowych są nawet o 50-60% wyższe niż we wrześniu 2021 roku. Wynika z analizy właśnie HRE Investments. Jak podają, raty mogą wzrosnąć jeszcze o około 10-15%, a podstawowa stopa procentowa dojdzie do poziomu 5,5-6%. Topnieje zdolność kredytowa, 3-osobowa rodzina, która ma do dyspozycji 2 średnie krajowe, nie może już pożyczyć 700 tysięcy złotych na zakup mieszkania jak we wrześniu, a raczej około 200-250 tysięcy mniej, wylicza HRE Investments. To jest w ogóle ciekawe, co? Że teraz będą znacznie ciężej dawać kredyty banki, które i tak wiedziały, że dając tamte kredyty wcale nie polepszy się sytuacja finansowa tamtych Polaków, którzy je brali, a tylko się pogorszy. Miejmy nadzieję, że nie jesteśmy właśnie w takiej bańce finansowej, jaka miała miejsce w USA jeszcze w pamiętnych latach kryzysowych, bo może się to skończyć naprawdę niezbyt dobrze i wiemy, jak to się kończyło wcześniej. Polska wcześniej wychodziła na tym dość suchą stopą, ale teraz to wszystko dzieje się właśnie u nas. No cóż, jeśli Was interesuje ten temat, jutro go omówimy dokładniej, piszcie w komentarzach, a my już lecimy do pierwszego dzisiejszego. Człowiek, który spowodował wypadek pod bramą ambasady rosyjskiej w Rumunii, najpierw uderzył w bramę, a następnie podpalił się. Wewnątrz samochodu znaleziono kilka łatwopalnych urządzeń. Śledczy twierdzą, że nie był to jednak celowy atak. Bogdan Stajcu, prokurator naczelny prokuratury przy Trybunale w Bukareszcie, oświadczył w środę, że mężczyzna wjechał pod bramę ambasady, po czym włączył urządzenie. W ten sposób wybuchł pożar wewnątrz samochodu, w wyniku czego mężczyzna został zwęglony. Pytany, czy można to zakwalifikować jako akt terror, biorąc pod uwagę sytuację na granicy, prokurator naczelny wykluczył to. W tej chwili nie ma żadnych konkretnych elementów w tym sensie, nie możemy w tym czasie powiedzieć, że ten gest był związany z czymś innym niż okolicznościami osobistymi. Przeprowadzone są również wywiady z personelem żandarmerii, który był na miejscu. Po zakończeniu tych przesłuchań dowiemy się, co się stało, dodał. Sprawdzane są również możliwe przyczyny samobójczego gestu mężczyzny. W tej chwili nie byłbym w stanie przekazać panu danych dotyczących sytuacji osobistej. Być może z wydaniem noty uzasadniającej określone zachowanie, dodał prokurator. Według niego podczas śledztwa na miejscu wewnątrz samochodu znaleziono pojemniki na substancje łatwopalne. Źródła w śledztwie twierdzą, że osoba ta została skazana na 15 lat więzienia za gwałt. Więcej szczegółów w tej sprawie musieliśmy szukać bezpośrednio w mediach rumuńskich, ponieważ zarówno polskie, jak i wszelkie zachodnie, które cytowały ten news, zawierały tylko szczątkowe informacje, takie wstępne, i później jakby przestali się w ogóle tym interesować. I nie znajdziecie w polskich mediach informacji, przynajmniej na ten moment, jak to nagrywamy, że faktycznie tam były jakieś ładunki, które później ten człowiek odpalił. A jest to dość istotna informacja w tej sprawie, sami przyznacie. No bo samo wjechanie w tę bramę
i ewentualne z jakiegoś tam powodu, chociaż ciężko, żeby od razu samochód się aż tak zapalił do tego stopnia, że mężczyzna, no wiecie doskonale co, nie będę może już tego cytował po raz kolejny tego słowa, że odebrano mu funkcje życiowe, no jest to dość zaskakujące, ale po prostu nawet jakby się to stało tak przypadkiem, że nie wiem, zaspał za kierownicą i wjechał w tę bramę, no i auto z jakiegoś powodu, bo było wadliwe, zaczęło się palić, no to jeszcze, okej, tak polskie newsy można domniemywać, a tutaj widzimy wprost, że sytuacja jest dużo grubsza. Wykluczają tutaj oczywiście akt terror, ale dlaczego? No widać, że mężczyzna był na to przygotowany. Są to jakieś osobiste pobudki, jakieś takie sranie w banie, ale tak naprawdę, no realnie wjechał właśnie w ambasadę Rosji. W trakcie takiego konfliktu. To nie jest jakaś tam ambasada Polski czy Stanów Zjednoczonych, która w obecnych czasach mogłaby być dość neutralna. To nie jest teren neutralny i pobudki tu mogły być. A proszę zobaczyć, jaka jest najbardziej powszechna definicja aktu terror. Też nie będę tego kończył, bo wiadomo, jak to się może skończyć ostatecznie w algorytmach YouTube'a i Facebooka. Są to wszystkie działania przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach grup osób lub społeczeństwa. A czy to przypadkiem nie jest coś takiego? Teren ambasady to jest teren obcego państwa w danym kraju. I skoro gościu sobie wjeżdża i pali się część ambasady Rosji, część terenu ambasady Rosji, to czy to w ambasadorach Rosji tam nie wywołuje pewnego lęku? Czy to nie wywołuje lęku we wszystkich innych ambasadach rosyjskich, które jeszcze funkcjonują wśród ich pracowników? No jasne, że wywołuje. Przecież jeśli wy byście pracowali w ambasadzie jakiegokolwiek kraju, a w innym kraju by była osoba, która wjeżdża z impetem i podpala swoje auto w bramie, co grozi uszczerbkiem na waszym zdrowiu i życiu, i to się może wydarzyć również w waszym kraju, bo wiemy, jakie są nastroje społeczne generalnie na całym świecie zachodu, no to wywołuje to w was stan terroru w umysłach. Nie? Proste. Ale nie. Tamtejsza policja od razu wyklucza takie akty. Ciekawe. Generalnie oczywiście wykluczamy to głównie ze względu na to, żeby przypadkiem nie oskarżyli naszych rządów, tak zwanych zachodnich, o to, że wzbudzamy rusofobię. No bo to nie będzie zbyt ładnie brzmiało w przyszłości, kiedy będziemy mówić chociażby o uprzedzeniach do narodu żydowskiego, nie? Nie możemy się za bardzo przyznać, że teraz robimy zupełnie to samo. Polityka polityką, ale są też po prostu normalni ludzie i są też normalni Rosjanie, którzy żyją od wielu lat w Europie i teraz naprawdę mogą mieć podgórkę. Tylko dlatego, że polityk z kraju, w którym się urodzili i wychowali, robi takie, a nie inne rzeczy. Do przemyślenia, a my zobaczmy, jakie Rosja może mieć problemy na granicy, bo informuje o tym sama rosyjska strona. Przed chwilą była rumuńska, teraz rosyjska, dzisiaj tak międzynarodowo polskie newsy sobie dzisiaj odpuściłem. Będą jutro. Szef obwodu kurskiego Starowojt poinformował o próbie ostrzału stanowiska rosyjskich pograniczników. Placówka rosyjskiej straży granicznej została poddana próbie ostrzału, poinformował o tym szef obwodu kurskiego Roman Starowojt. Jego słowa cytuje agencja TASS. Według szefa obwodu do incydentu doszło w obwodzie sudżańskim. Posterunek straży granicznej miał być ostrzeliwany z moździerzy, ale punkt ostrzału został zniszczony. W wyniku próby ostrzału nie było ofiar ani uszkodzeń. Obwód sudżański graniczy z obwodem sumskim na Ukrainie, nad którym dwa dni temu przywrócono kontrolę siłom zbrojnym Ukrainy. Wcześniej informowano, że niezidentyfikowany obiekt eksplodował na niebie nad miastem Tomarówka w obwodzie białoruskim graniczącym z Ukrainą. Według Olega Miedwiediewa, szefa administracji obwodu miejskiego Jakowlewskiego, fragmenty, które spadły na ziemię, zostały wywiezione przez służby operacyjne i nie stanowią zagrożenia. Próby ostrzału rosyjskiego terytorium są podejmowane po rozpoczęciu operacji specjalnej na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego.
warto mieć tu na uwadze fakt, że to rosyjskie media o tym mówią, także mogą mieć realnie problemy przy swojej własnej granicy, a co za tym idzie, jest to jak najbardziej dobra informacja dla nas, bo każdy problem Rosjan w obecnej sytuacji, nieważne jakiego zdania byście o tym narodzie czy o tym kraju nie mieli, jest dla nas na plus. Naprawdę dowalanie temu krajowi obecnie, w obecnych czasach, kiedy nasz rząd się jawnie chełpi tym, że jesteśmy w stanie zimnej wojny z Rosją, jest dla nas na rękę. Więc bardzo dobrze. Pytanie tylko, czy to przypadkiem nie jest jakaś prowokacja właśnie ze strony rosyjskich mediów, no bo ciężko wyszukać tejże w naszych mediach, w zachodnich mediach, zarówno w polskich, jak i wszelkich innych anglojęzycznych czy niemieckojęzycznych, po prostu takiej informacji nie ma. Są tylko na takich mniejszych stronach, a większe serwisy to pomijają. I teraz dlaczego? Skoro mógłby być to jak najbardziej sukces Ukrainy, który my chcemy przecież za każdym razem świętować, mogłoby się wydawać, nie? Że w polskich mediach zawsze to wszystko jest huczne, jak Ukraina tylko przepędza Rusków z jakichś miejscowości ukraińskich, to automatycznie jest to wielki sukces Ukrainy, więc kiedy stwarzają im problemy na granicy takie, że aż ich media o tym piszą, a wiadomo, że z ich mediami jest tak jak, jest nawet gorzej niż z polskimi mediami głównego nurtu, czyli tam nie mogą napisać czegoś, co nie jest w myśl partii rządzącej, no to chyba jest to sukces. A skoro piszą to media rosyjskie, ukraińskie i polskie, i zachodnie nie, no to jest w tym coś dziwnego, więc miejmy nadzieję, że nie jest to celowa prowokacja, która tylko da legitymizację do dalszych ruchów rosyjskiej armii, wiecie, ruchów odwetowych, które już niekoniecznie muszą mieć z humanitaryzmem zbyt wiele wspólnego. Trzymajcie się ciepło, no i heja.